Na program zaprasza Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świebodzicach. Woda nie jest ważna. Woda jest najważniejsza. Na program zaprasza firma Śnieżka S.A. Nasza słodka tradycja od 1946 roku. Wesele Stanisława Wyspiańskiego jest w tym roku lekturą narodowego czytania. Wspólne czytanie odbyło się w całej Polsce i oczywiście w Miejskiej Bibliotece Publicznej imienia Marii Dąbrowskiej w Świebodzicach. To akcja współtworzona przez tysiące Polaków, setki instytucji samorządowych, pozarządowych oraz przedstawicielstwa dyplomatyczne. Swoją obecnością zaszczycili pani minister edukacji narodowej Anna Zalewska, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Ireneusz Zyska, burmistrz Świebodzic Bogdan Kożuchowicz, radni Rady Miejskiej, dyrektorzy placówek oświatowych oraz mieszkańcy naszego miasta. Proszę Państwa, tradycyjnie już rozpoczniemy od odczytania listu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudy. Szanowni Państwo, drodzy rodacy, 117 lat temu w podkrakowskich Bronowicach odbyło się wesele, które odmieniło obraz polskiej literatury. Na kanwie tamtego wydarzenia wybitny dramaturg, poeta i malarz Stanisław Wyspiański stworzył swój arcydramat, barwną, niezwykle żywą opowieść o Polsce i Polakach, o naszych sukcesach, ale też o niewykorzystanych szansach czy zaniedbaniach. W tym roku w drodze głosowania to właśnie wesele Stanisława Wyspiańskiego zostało wybrane do wspólnej lektury podczas Narodowego Czytania 2017, które odbędzie się w sobotę 2 września. Zachęcam Państwa, abyśmy tego dnia przypomnieli sobie niepowtarzalny nastrój wesela, wyjątkowych bohaterów dramatu, jego refleksyjność, ale też ironię i cięty język. Doceńmy piękną polszczyznę, dialog z tradycją, a także przenikliwe diagnozy dotyczące losów Rzeczypospolitej. Będzie to znakomita okazja, by wspólnie zastanowić się nad znaczeniem wesela i rolą, jaką na przestrzeni dziesiątków lat dramat ten odgrywał w licznych debatach nad kształtem naszej ojczyzny. Dziś, w przededniu setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, warto na nowo przeczytać wesele. Raz jeszcze będziemy mogli przekonać się o tym, że nasza wielka literatura stanowi integralną część narodowej kultury. Serdecznie zapraszam wszystkich Państwa do wspólnego czytania wesela, do lektury, która wydobędzie różnorodność bohaterów, wyjątkową scenerię, bogactwo odniesień. Wierzę, że znajdą Państwo radość zarówno w czytaniu z podziałem na role w większej grupie, jak też w indywidualnym spotkaniu z książką. Spotkajmy się w pierwszą sobotę września podczas Narodowego Czytania 2017. Z wyrazami szacunku i sympatii, Andrzej Duda. Zapraszam Państwa do czytania wesela. Cóż tam, panie, w polityce? Chińczyki trzymają się mocno? A, mój miły gospodarzu, mam przez cały dzień dość Chińczyków. Pan polityk? Otóż właśnie polityków mam dość, po uszy dzień cały. Kiedy to ciekawe sprawy. A to czytaj, kto ciekawy. Wiecie choć, gdzie Chiny leżą? No, daleko, Kajsi gdzieś daleko. A panowie to nie jak nie wiedzą, że chłop chłopskim rozumem trafi, choćby było i daleko. A i my tu cytamy gazety i syćko wiemy. A po co?
sami się do świata garniemy. Ja myślę, że na waszej parafii świat dla was dosyć szeroki. A tu ano i u nas bywają, co byli aż 2 roki w Japonii, jak była wojna. Ale tu wieś spokojna. Niech na całym świecie wojna, byle polska wieś zaciszna, byle polska wieś spokojna. Poń się boją we wsi ruchu, poń nos obśmiewają w duchu, a jak my, co my się rwiemy, ino do jakiej bijacki, z takich jak był Głowacki. Ale jak myślę, że panowie duza by już mogli mieć, ino oni nie chcą chcieć. Otóż to. Panie burmistrzu, czy cieszy pana, że bohaterem Narodowego Czytania w tym roku jest Wesele? Tak, oczywiście, tym bardziej, że to, co jest też podkreślane, że tak naprawdę daną lekturę w danym roku, czy dany tekst, no wybierają no, mieszkańcy, Polacy wybierają, prawda, głosując, podpowiadając, czy też wskazując, jaki tekst, jaki autor powinien być w danym roku czytany. I na pewno Wesele, no, narodowy też można by powiedzieć dramat, ale tak naprawdę narodowa szkoła, myślę, że i patriotyzmu, i odniesień do polskości. A cioteczko, ciotusieńko, co serdejko, tam ci tańczą, my stoimy. Chcemy także tańczyć i my. Może któryś z panów zechce? Z nikim z panów nie tańczymy. Potańcujcie trochę same. My byśmy chciały z drużbami, z tymi, co pawimi piórami zamiatają pułap izby. Poszłybyście tam do ciżby? To tak miło, miło w ścisku. Oni się tam gniotą, tłoczą. Ni stąd, ni zowąd naraz, trzask, prask, biją się po pysku. To nie dla was. My wrócimy zaraz. Cóżeś ty dziś tak wesoła, odgarnij se włosy z czoła. Raz do koła, raz do koła. Ciotusieńka, zła okrutnie, a przelotnie. Zaraz buzię pocałuję. Hanka zawsze swego dochnie. Niech się panna wytańcuje. Zwracam się do panny młodej, pijąc do pana młodego. Cóż takiego? Może hymn po pewnym czasie, bo to człowiek jest człowiekiem, od przykładem tylu ludzi, bo to człowiek jest człowiekiem, usiada się tylko z wiekiem. Niby jak to kwaśne mliko. Wyście młodzi, choć się dzisiaj wszystko godzi, przyjdzie czas, co was ochłodzi. Dzięki, niech się ksiądz nie trudzi, niech nie trudzi się dobrodzi. Wdał się Pan Bóg już tę sprawę i ten wszystko załagodzi. Byliśmy rano w kościele, braliśmy ślub u ołtarza. No, ale tak się zdarza. Ogromnie przypadków wiele i przypomnieć pożytecznie. Dziękuję za obawę. Zdarłabym jej łeb jak rosna. A kocha, bo jest zazdrosna. Ach, kolorowo, bajecznie. Tam tańcuje. Niech się bawi. Są te dziwki, niech nie stoją. Jakoś mu nie skoro idzie, bo się ino pogapuje. Panowie dziwek się boją. Zaraz która co przyniesie, ino roz się przetańcuje. Wyjście sobie, a my sobie. Każdy sobie rzepkę skrobie. Myślałam, pomówię z matusią, to by wnuczka połysała. A toście wy skora, kumosiu. Ledwo się w koło spojrzała, już by mi syna sfatała. Hej, jo się bawiła w przódzi. Teraz bym lo inszych chciała. Coraz więcej potrza ludzi, żeniłabym wydawała. Hanka, Jaga, hej, cóż wy? Cóż da Boga, Jaga? Ej, cóż to? Co to? Czy zaklęci? Stoją wszyscy jak pośnięci. Swysta, Hanuś, Błażek, Matuś, panie młody, czepiec, tatuś, panie...
Cóż to? Czy zaklęci? Stoją wszyscy jak pośnięci. Aha, prawda, żywy Bóg! Przecie miałem trąbić wróg. Kasta, zaśta, czyli zginął? Kasim zabył złoty róg. Osta mi się ino. Bardzo się cieszę, że to jest wesele, bo to takie właśnie jest bardzo polskie, bardzo ludowe i bliskie takie nam, naszemu sercu. I właśnie też pomyślałam, żeby jakoś tak się poprzebierać, postylizować troszeczkę w tym kierunku. Wspaniała lektura, bardzo ciekawa, trochę trudny język, bo to epoka, ale bardzo jestem zadowolona. Mój stosunek do wesela jest mocno złożony, aczkolwiek zawsze pozytywny, w zależności od okresu mojego życia, w którym mam kontakt z weselem. Zupełnie inaczej odbierałam wesele, kiedy było lekturą szkolną, kiedy przerabialiśmy wesele po szkolnemu, kiedy analizowaliśmy postaci, akcje, symbolikę tego utworu, a znacznie inny stosunek w trakcie mojego obcowania z literaturą w ogóle, z poznawaniem biografii literackich, bohaterów tego utworu, fascynujących, mających wielki wpływ na polską kulturę, na polską literaturę, inspirujących różnych twórców do powstawania kolejnych dzieł opartych na wątkach wesela albo na bohaterach, którzy brali w nim udział. Warto wspomnieć chociażby plotkę o weselu Tadeusza Boja-Żeleńskiego, który był jednym z bohaterów wesela, tego wydarzenia, bądź jego żona Zosia Pareńska. Wspaniały pisarz, dzięki któremu właściwie mogliśmy poznać całą klasyczną literaturę francuską, którą przełożył. Warto wspomnieć o małym dziełku Ja jestem Żyd z wesela Romana Brandstettera. No a myślę, że równie wielką karierę jak sam dramat Stanisława Wyspiańskiego zrobił film w reżyserii Andrzeja Wajdy z muzyką Stanisława Radwana i Czesława Niemena. Tak więc ten dramat, który w zamierzeniu miał być dramatem anegdotycznym, ale jak właśnie humorystycznie pisał Boj-Żeleński, huragan geniuszu się zerwał i powstało arcydzieło, jest utworem, który można wielokrotnie czytać i wielokrotnie odkrywać na nowo. Natomiast jeśli chodzi o moje niezadowolenie, że jest to wesele Stanisława Wyspiańskiego, no właśnie, no może osoba autora ma tutaj znaczenie, ponieważ jeśli prześledzimy dotychczasowe edycje Narodowego Czytania, a przypomnijmy, bohaterem pierwszego był pan Tadeusz Adama Mickiewicza, następnie utwory Aleksandra Fredry. Dwukrotnie Henryk Sienkiewicz był bohaterem Narodowego Czytania, jego trylogia i Quo Vadis, lalka Bolesława Prusa i w tym roku wesele Stanisława Wyspiańskiego. Ktoś, kto nie zna polskiej literatury, mógłby pomyśleć, że nasza literatura nie ma wspaniałych, wielkich kobiet, literatek, pisarek, autorek. I może dlatego moje niezadowolenie budzi fakt, że po raz kolejny autor, mężczyzna, jest bohaterem Narodowego Czytania. Mam nadzieję, ogromną nadzieję, że w przyszłym roku bohaterką Narodowego Czytania będzie patronka naszej biblioteki Maria Dąbrowska i jej wspaniały utwór, saga, monumentalna powieść Noce i dnie.